Jestem Nikola z kanału Jestem na Tak i witam Was w vlogu z Brykonu. Dzisiaj pierwszy dzień, piątek. Witam się z Wami z mojego pokoju. Jednak na sleep rooma to już nie ten wiek. Taki szybki room tour. To jest łóżko, trochę syfiusz. Targi się jeszcze nie zaczęły, a ja jestem mega, mega zmęczona, bo przeszliśmy jakieś 7 km z samego łażenia na targi, bo nawet z dworca do hotelu to jest jakieś 1,5 km, a później z hotelu na targi okazało się, że nie wzięłam wyjściówek, więc z powrotem do hotelu, a później z powrotem na targi i nie mam siły teraz łazić. Tak. Idę na prelekcję, żeby usiąść i nie łazić na razie. Elfy w przestrzeni wieków. Altarowie byli sługami Iwanów. Oni po prostu skądś tam się w tej historii pojawili i później jakoś to się potoczyło. Tak czy inaczej, nieznane są korzenie ani Iwanów, ani elfów. Elfów, przepraszam. One po prostu były. Krasnoludy były nieudaną kopią elfów, tak? A sobie zrobili krasnala, nie wyszedł. Krasnal lubił słońca, elf lubił słońce, elf mieszkał gdzieś tam ponad światem ludzi, a krasnal musiał mieszkać pod światem ludzi. W związku z tym też myślę, że właśnie krasnale w mitologii nigdy nie pałały w ogóle do elfów i specjalną sympatią. Krasnoludy ogółem były istotami dużo bardziej skomplikowanymi, jeśli chodzi od elfów, ponieważ krasnoludy często były złośliwe, często były, oczywiście sugerowały się tak, korzyścią, dokonywały niefajnych czynów, na przykład, nie wiem, kilka krasnoludów zabiło chyba najmądrzejszą istotę w mitologii skandynawskiej, żeby z jego krwi zrobić coś tam, jakiś tam chyba miód. Fasira! Fasira! Dawaj, starcie drugie. Juice of War, Nikola Gaszyńska. Jak snajper. O, prawie! Jest uwieczniony! Super Mario Party, Nintendo Switch, Nintendo Labo, idziemy grać Mario. Chodź, mały Mario wariacie. O, dawaj! Dzisiaj jest sobota rano, witam się z Wami taka sutę, bo Radek jest w łazience i mogę sobie do Was pogadać, a że jest w łazience, to nie jestem zrobiona. Jest przed 9 rano, zaraz lecimy na Pyrkon znowu, bo Radek koniecznie chce się dostać na prelekcję do Energika. Ja dzisiaj będę chciała poszukać jednorożca z Winnie Dia, ponieważ jak się znajdzie jednorożca, to dają gadżety i zniżki, więc to bym chciała.
ponieważ no, nie wysłali mi iskry, czy no iskra, ten drugi dom, no więc chcę sobie go kupić i dzisiaj może porobię zakupy, żeby jutro nie robić, bo jutro mam fajne prelekcje i nie chcę mi się jutro pochodzić w sklepach, tak mi się wydaje, chociaż Radek mówi, że w niedzielę chcę zakupy robić, a mnie już tak ciągnie, żeby iść tam na wystawców, że chyba dzisiaj pójdę. Ale co robiliśmy? Byłam na jednej prelekcji o elfach i byłam wtedy bardzo zmęczona i prawie usnęłam, ale nie z nudów, tylko ze zmęczenia, ale ogólnie bardzo ciekawie było mówione, wiadomo skąd powstały elfy i tak dalej, super, super historia. Pograliśmy w Munchkina, fajnie, bo graliśmy z obcymi ludźmi i oni też nam wytłumaczyli zasady, samemu byśmy tak się nie bawili, po prostu złapała nas na drodze jakaś babka, się zapytała, czy nie chcemy zagrać w Munchkina, później kolejnych zapytała i tak graliśmy chyba w piątkę, więc było naprawdę, naprawdę fajnie. Za to lubię Pyrkon, że tak można z obcymi ludźmi, nie znasz ich imienia i sobie po prostu grasz czy coś. Super. Aha, no i jeszcze graliśmy na Switchu i na innych, tak, na bloku gier elektronicznych. No i VR też spoko był. No i ogólnie jak to Pyrkon, nie? No, drugi dzień. Idziemy, lecimy. Muszę się obudzić jeszcze. Mam kawkę, muszę dopić. O tutaj. O tu. No później. Ja nie wiem, co tu się najlepszego wyrabia. Tu jest tyle ludzi, że nie można wytrzymać. Mam iść szukać jednorożców na stoisku Winnie, ale niestety, albo niestety, pomyślałam, że pójdę oddać krew. Sam taki pakiet zestaw. Bidon, kubek, czekolady, batony, miski jakieś. Ja nie jem słodyczy, więc zjem gorzką czekoladę. Pójdę zaraz na jakieś tłuste jedzenie. Ale dostałam też bony na darmowe książki i tak dalej. Mam nadzieję, że nie mam nic do czekolady na zębach, bo jem właśnie. No, idziemy bawić się dalej. Idę odebrać darmową książkę od Fabryki Słów. Rzeczy Radko odłożę, później sam wam pokażę. Zaczniemy od małego. Byłam w Epiku. I od Epic Page oczywiście musiała być świeczka duża z Rowanem, inaczej być nie mogło na zakończenie serii z Szklanym Tronem. Pachnie mydlano, tak moim zdaniem. Sos na konwalia i limonk. Oraz wzięłam dwie zakładki, jedna z Manon z Sarah J. Maas, a drugą z Mulan, bo robiłam sobie dzisiaj zdjęcie z postaciami z bajki Mula. Ta torba jest fantem zdobytym za darmo za wypełnienie ankiety w fandomie. W ogóle my dzisiaj z Radkiem królujemy w darmowych gadżetach, ponieważ połowę rzeczy mamy za darmo. Byłam dzisiaj też oddać krew i dostałam bidon. To kupiłam, że 10 czekolad, tak? Czy tak, 10 chyba, nie wiem, nie liczyłam. Jakieś tam czekolady. Kubek, oczywiście śliczny, taki śliczny kubek i duży, tak jak ja lubię, na idealnie na moje kawę. I tutaj jest twoja krew to pomoc, dobro i wieczna chwała. I czekolada. Oczywiście krew oddajemy dlatego, że chcemy, a nie dlatego, że fanty są za to. No. No. 2 godziny stałam w kolejce, to jest poświęcenie. Batonik, Radek musi zjeść. Na SQN-ie do książek torba, zawodowy czytelnik, już moja trzecia z rzędu taka sama, ale każda mi się rozerwała, bo one nie są zbyt mocne. Na jakiś czas tarczą. A to jeszcze było za oddanie krwi. To są karty pyrkonowe, jakieś do gier. Jeszcze nie rozpakowałam, nie wiem o co chodzi. Na sklepie Jatty kupiłam 3 mangi polskiej autorki, bo super pisze. O tej serii już wam mówiłam nie raz, to jest tom 4, mam już zakończenie, więc uzupełniłam o tom 4, 3 też już mam i poprzednie.
A to jest inna seria tej autorki, tym razem paranormalna, o bogach i półbogach, więc coś takiego. To mam mangi. I na SQN-ie wzięłam Blada Śniąca, czyli prequel sagi Czas Żniw. To zobaczymy, jak tutaj wypadnie. Mam również fragment z Zakonu Drzewa Pomarańczy. Wiem, że czekamy, we wrześniu ma być premiera. Ponad 1000 stron dobroci. Aha, i za darmo, bo znowu była taka akcja, żeby znaleźć jednorożca od Winnie Dia. Znalazłam dwa, jednego ja, jednego Radek. I pierwsza darmowa książka to jest Iskra, czyli drugi tom tuszu. Ja go nie dostałam do recenzji, więc dostałam za darmo, jak znalazłam jednorożca. Tutaj są Radka, więc to zostawimy. Dostałam jeszcze krew, w zamian za krew. Dla mamy kupiłam mochi z zieloną herbatą. Tutaj mamy całą pakę japońskich przekąsek, ale to chyba są Radka. Tak. Tutaj są jeszcze moje japońskie przekąski. To są dwa makarony, dwa rameny średnio ostre dla taty i mojego brata. Kolejny darmowy gadżet to jest również za wypełnienie ankiety. Koszulka z fandomu. Fandom Wiki to taka Wikipedia o różnych sagach fantasy i nie tylko, więc możecie zobaczyć. Książka kolejna ze SQN-u to jest Dzikie Dziecko Miłości, najnowsza powieść Amety Jadowskiej. Grubiutka, fajniutka, mam nadzieję. Kolejna darmowa książka, bo za Oddanie Krwi jeszcze dostałam książkę. Z Fabryki Słów mam tutaj Ziemia Niczyja. Jakieś to jest post-apo, nic więcej nie wiem. Ale w Polsce chyba. ONZ, Ukraina, to w Ukrainie, nie wiem. I ostatnią książką, którą kupiłam jest Zły Król Holly Black, bo wzięłam to do recenzji, ale o mnie zapomnieli, więc sobie sama kupiłam, nie będę się prosić. A, i jeszcze jedna rzecz, to jest herbata bez cukru japońska z jaśminem. Podobno ma neutralny smak, bo o innej, co chciałam wziąć, to ponoć cierpka, więc nie wzięłam. I dwie zakładki. I to tyle z moich rzeczy. Dzięki. Pokaż wszystko, co masz i wyrwałeś. Ja tu dużo nie wyrwałem, bo co tutaj wyrywać, aczkolwiek no nie, no gadżet, to jest masa, nie? Tak, no. Wyrywać jest tyle. Torba za friko, znaczy no nie za friko, maila trzeba było udostępnić. Ale torba się przydała, bo nie wziąłem plecaka, to było mocno problematyczne. Tu jakieś japońskie łakocie. No nie wszystkie takie łakocie, bo jakieś super pikantne, niby zupki chińskie, ja lubię mocno pikantne. Moja mama też jedną wezmę dla niej, niech spróbuje. Smak Azji dla ubogich. I jak widzicie, poki. Modne, nie znałem wcześniej. Znaczy poznałem jakiś czas temu też na Pyrkonie, ale to mi Nikola poinformowała, że takie coś w ogóle istnieje. Książki, no bo wiadomo, nie? No jak się żyje z dziewczyną książką maniaczką, no to trzeba te książki też zacząć czytać, nie? Ja cię nie zmuszę. A, to dla mojej siostry, za jednorożca, którego udało mi się znaleźć, albo Nikoli, bo jednego ja znalazłem, jednego ona. Nie wiem, co to jest, totalnie. Nikola mi powiedziała, że może być dobre. Pierwsza część cyklu, więc myślę, że będzie ok. Kuba Ćwiek, druga część. Pierwszą dostałem na urodziny od Nikoli, ale w ogóle z Ćwiekiem w ubiegłym roku zapoznałem się bliżej właśnie na Pyrkonie. No i powiem szczerze, super, nie? Super. Może kiedyś będzie okazja i coś nagram o tym, jak Nikola będzie chciała u niej na kanale. To w ogóle pierwsza fantazy, nie? Seria. Pierwsza moja fantazy, seria, dokładnie, nie? No. Bo nigdy wcześniej nie czytałem. I słuchajcie... I oszalał na punkcie Ćwieka. No nie, może nie oszalał, ale naprawdę fajnie. I tutaj jak widzicie też dwie książki Ćwieka. I słuchajcie, dwie za dwie dyszki, nie? Także no naprawdę żal było nie wziąć. Jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, oczywiście po przeczytaniu pewnie będę mógł coś powiedzieć więcej. I co my tu jeszcze mamy? O! Proszę bardzo, pirackie porachunki, taka karcianka i tu druga taka karcianka, o, Star Wars, nie jestem fanem Star Wars, aczkolwiek te kosteczki tutaj mnie trochę skusiły i skusiło mnie też to, że boostera Nikola dostała za Oddanie Krwi właśnie do tej gry. No a bez podstawki ten booster trochę byłby bez sensu, dlatego do zestawu
te dwie talie kart. Na szczęście podstawka nie była droga, nie? Nie, dwie dyszki. No, dwie dyszki, podstawka. Za dwie podstawki. Za dwie podstawki, nie? Jeszcze no i, napój. Tak, nie będziemy robili reklamy. Słuchajcie, żeńszeń dla panów, powiem szczerze, żeńszeń nie tylko dla panów, bo dla pań też. Dobrze, dobrze, dobrze. Opowiedz bardziej o tym napoju z Korei, co piłeś. A, i piłem jakiś napój z Korei, który miał być niby mleczny, aczkolwiek wiecie co mam powiem? Problem na Pyrkonie jest taki, że sprzedawcy często nie wiedzą, co sprzedają. Nie wszyscy oczywiście, ale dużo nie wie, co sprzedaje i pytając o produkt, żeby ci go jakoś przedstawili w szerszym kontekście, mają z tym problem. Więc kupiłem napój koreański, który miał okazać się mlecznym i nie być gazowany. Był gazowany i był słodkim napojem typu nasza orężada, aczkolwiek w smaku troszeczkę inny. Nie żałuję, oczywiście pyszny i tak dalej, ale jest problem tego typu, że nie wiedzą, co sprzedają. No ale, że koreańskiego napoju na co dzień nie uświadczę. Także skorzystałem z tej okazji i sobie go spożyłem, nie? Nie alkohol, a koreańskie napoje słodzone. No i komodo, nie? Komodo, żeńszeń. Wiecie, o co chodzi, żeby komar zapłonął, nie? Radek, jak mam to wrzucić? Pożegnaj się, ładnie i kończymy. Dobra, pozdrawiam, cześć. No dobrze. Okej, chciałem przede wszystkim się przedstawić, nazywam się Marcin Botka. Mam 43 lata, z czego większość robię tłumaczenia. Przy czym nie wiem, czy jestem w tym dobry, czy zły, dlatego też będę to dzielił się z wami takimi moimi spostrzeżeniami, uwagami, rozwiązaniami bądź ich brakiem w przypadku tłumaczeń z języka angielskiego na język polski. Będę tutaj się posiłkował głównie przykładami z własnych książek, z książek, które sam robiłem. To co też podkreślam, że nie jestem w żaden sposób alfą i omegą i te takie moje pomysły, to jest postrzeganie i tak dalej. Mam tylko i wyłącznie na celu podzielenie się z moim pewnym rzeczy. Nie będę wcale się wychwalać, że coś poszło mi wyjątkowo dobrze, bo wyjątkowo źle, chociaż o tych złych rzeczach będę częściej mówić, bo jest to bardziej jakby charakterystyczne tego zawodu. My tłumaczy cierpimy. Bardzo mocno. Tak po prostu te urwane zdania, nie do końca mówię, no nie, no po prostu. Okej, w porządku, no tak pisze Sarah Maas i ja mogę tylko i wyłącznie przy tym się pochłonić i zacząć z tym pracować. Fajnie, to działało. Nauczyłem się tego warsztatu, zacząłem to przekładać, podobno się udało. Aż Sarah Maas nie zaczęła robić jaj. Tym oto właśnie, Korona w mroku, tomie drugim. Główna bohaterka grzebie po jakichś grobowcach. I natrafia na grobowiec, na którym jest napisane Time is Rift. Myślę sobie, tu masz no, tam pęknięcie czasu, no, dziura w czasie, załamanie czasu. Tylko takiego grzyba zostało to napisane na tym grobowcu. No ale to pytanie odepchnę na plan dalszy, bo jeszcze się deadline. W związku z tym piszę dalej. Aż się nagle okazuje, kilka tomów później, czy dwa tomy później, dostaję powiem za rzecz. It's an anagram. She printed a shimmy tune. Clever, wasn't it? I te literki się, słuchajcie, tam poprzestawiały. Nie, ona sobie poprzestawiała głową bohaterka te literki, z których wyszło I am the first. Można przy was przeklinać? Tak. Myślę sobie, kurwa. Matka, jestem, nie żyję. No co to. Słuchajcie, szczelina czasu. Nie, ja zrobiłem tutaj pęknięcie czasu. To zawiera w sobie bardzo niepopularne litery. Jak ja z tego zrobię coś, co będzie w jakikolwiek nawet zbliżony sposób łączyło się z jestem pierwszy. No nie, ja za przeproszeniem, nie ma takiej możliwości, nie dało rady. Co w tej sytuacji może autor zrobić? Autor może albo dać przypis. Napisać, nieprzetłumaczona gra słów i mniejszym oddać kredki, może również zrobić coś takiego. Dery zaczęły się zmieniać i przekształcać, a rzutą dziewczyny zrobić napis jestem pierwszym. Deadline go nie piszemy. Pisze autor, staruszka, zmieniłem zróż, nikt nigdy nie ustalił ceny, którą należałoby zapłacić za taką informację. Przy czym to od razu pokazuje, jak nieprawdopodobnie rozwlekły jest polski język i bardzo precyzyjny angielski. Dlatego każde tłumaczenie na język polski generalnie jest przynajmniej 1/4 dłuższe od pierwowzoru. Przeszedł na tym do porządku dziennego, czas popłynął dalej, aż wjechał tam kolejny. Gdzie Imperium Bush, gdzie okazuje się, że... What is it? Ealing moment, nameless is my price. Nagle się okazuje, że dwa tomy później okazało się, że to ma zupełnie inny sens, że ten nameless is my price, a tak naprawdę
O, to jest jakieś takie proroctwo, o którym ta wieźma powiedziała. A później... Nameless is the price of Maeve's allegiance, Fern snapped. It can't be purchased. Very good. Co teraz, nie? I co teraz? I znowu musiałem kłamać, kombinować, oszukiwać, bo... cofnąłem się do tego, co wtedy wymyśliłem w tym tomie trzecim. Mianowicie, nigdy nie stoi ceny, którą należałoby zapłacić tym razem za układ z królową. A więc generalnie wróciłem do tego samego zdania, to zdanie przekształciłem. I później też narodzi się bezimienna, która zapłaci cenę. To jest z kolei skojarzenie do głównej autorki. Ona jakby przeszła od jednego zdania do drugiego, nazywała siebie bezimienną i myślałem, że to jest koniec. Bo później w tobie kolejnym okazało się, że jest niepewny amulet, na którym jest Nameless My Price jest napisane i później padło ofiarą czegoś jeszcze. W języku polskim mamy rodzaj męski, żeński, nijaki, którego w języku angielskim nie ma. A więc jeśli się na przykład pojawi jakiś tam Michael, to może być kobieta, co pokazuje ostatni sezon Star Treka. A więc naprawdę jest to wielka trudność, bo trzeba czasami odgadnąć. Zwłaszcza jeśli chodzi o prozę pisaną przez autorki, przez kobiety, bo wówczas na przykład wojowniczki, żołnierze i tak dalej też się często okazują kobietami. Najczęściej jest to bardzo proste zadanie, bo należałoby cofnąć się do wcześniejszego kapitału, zmienić rodzaj. To nie jest żaden problem. Ale kiedy pojawi się kolejny tom, w którym? Czy ma ktoś? Tak? W oryginale, dobrze. Odbierasz mi chleb, ale nic nie będzie. Pojawia się, słuchajcie, sytuacja taka, że pojawia się król, jakiś tam, prawda, pojawia się jakieś tam widmo i on jakby stwierdza, że on też jest bezimienny. Popatrzcie. Narodzi się bezimienna, która zapłaci cenę dotknęła tego znaku, tego swojego amuletu. A w tym momencie lub bezimienny, wszak prawo miał więcej potomków, a znaki Wilda, tutaj widzicie już moja ingerencja, nie definiowały ani rodzaju gramatycznego, ani płci. A więc czemu z góry założyłam, że zabito też tylko i wyłącznie jej? Saramas nie wie, że dodałem parę zdań tej książki. Ale nie było wyboru, prawda? Musieliśmy to jakoś sprowadzić do... Inaczej, miałem znowu dwie możliwości. Albo zostawiam to wszystko na zasadzie... Let it be. Może się nie kapną. Albo zrobić jakieś takie właśnie małą ingerencję w tekst, by wszystko to zostało doprowadzone do naszego poziomu. Czyli krótko mówiąc, do poziomu języka polskiego. I tak oto ten król również się załapał na całą tą prorocą, bo przecież też jest bezimienny. Ja to, że jest mężczyzną, to już drobiazg. Ja już w domu dojechałam, jest po północy, a byłam godzinę temu. Kończymy vloga, mam nadzieję, że było ok. Dzięki za oglądanie, już się seplenie, mówię źle, idę spać, bo ledwo żyję po tych 3 dniach. Bajka! Wracać do i co? Staram się szybko, żeby ten vlog nie był już za długi, bo może być za długi. Czyli prequel całej sagi, Boże, zapomniałam teraz. A to jest Radzia, to też Radzia. A dla ojca i taty. Dla ojca i taty? Nagrywa jeszcze? Mhm.